Hej, cześć, witam was wszystkich w ten piękny, słoneczny dzień, trochę wieczny. Słuchajcie, dzisiaj będzie szybki temat, znaczy no nie szybki, długi i nużący, więc tam kto nie musi, niech nie ogląda. Zachęcam tylko tych, którzy są przed taką pracą, a konkretnie zajmiemy się wymianą starego mieszka, dźwigni zmiany biegów na nowy, ale zobaczcie, jak to wyglądało. Ok, moi drodzy, zaczynamy z tematem. Słuchajcie, chcę wymienić ten swój mieszek. Widzicie, nie jest taki jeszcze tragiczny, ale już. Mam tutaj według mnie niezbędne narzędzia, które się do tego przydadzą. I mam tutaj mieszek. Oczywiście ja sobie sprawę utrudniłem, bo zamiast kupić normalnie z tą ramką tutaj już na gotowo, no to ja wziąłem goły mieszek. Goły mieszek, który wygląda tak. Oczywiście, zobaczcie, to jest... Towar jest zamiennikiem. No jest zamiennikiem, spójrzcie na fakturę nawet, widzicie? Nie wiem, czy będzie widać. Tu jest taka bardzo podobna, jak jest tu na boczkach. Ta jest zupełnie inna, ta będzie bardziej pasować mi tutaj do tej deski. No, trochę będzie pewnie z tym męczarni, ale dobra. Zaczynamy. Nie jestem odkrywcą w tym temacie, ponieważ ja tam sam podglądałem jakieś tam filmiki już dawniej wcześniej. Długo się przymierzałem w sumie do tej wymiany, ale teraz znalazłem chwilę czasu, w końcu się zmotywowałem, zamówiłem ten mieszek, oczywiście budżetowo. Ej. Nic nie szkodzi, sztuka nie uznaje kompromisów, no! Mam, że tak powiem, nakrycie do stołu operacyjnego. Zobaczcie, to jest robota, nic wam nie spadnie, nic wam nie ucieknie. Widzicie? O, narzędzia można kłaść. Jedziemy, stawiam was tutaj. Odpowiadajcie, no więc tak. Tutaj są jakieś zatrzaski, więc je powypinamy delikatnie. Dobra, poszło. Poszło pięknie. Widzicie, tam są takie zatrzaski, tutaj u góry to już schodzi. Początek mamy dobry, tak? Dobra, to mamy. Teraz słuchajcie, tutaj gdzieś powinno się odsłonić. O właśnie, mamy to takie biały plastik, który musimy podważyć i on jakby zeskoczy do dołu. Tu jest najgrubszy element, trzeba porządnie go podważyć i zsunąć do dołu. No, spadaj. Nie chce ze mną współpracować, jak widzicie. Próbujemy jeszcze w drugim miejscu i w trzecim. Wyłaź, złaź. Nie chce. Aha, próbujemy go, tak wiecie, na boki odciągać. No idzie. Coś tam widzę, że idzie. O. Dobra, wziąłem jeszcze od tyłu. Widzicie, dobra, mamy go. Ten plastik, zobaczcie, ma grubsze punkty tutaj i na bokach, więc pod te punkty jest najlepiej podważać śrubokręt, żeby nie przerwać. Dobra. To możemy zostawić w sumie na razie. Teraz pasuje nam zdjąć mieszek. Znaczy nie mieszek, tylko wajchę. Z tego co widziałem, po prostu siłujemy ją mocno, delikatnie poruszamy na boki i próbujemy ściągnąć do góry. Zobaczymy. Próbuję najpierw na boki pokręcić i potem do góry.
Oho, nie takie hop-siup. O, czuć takie przeskakiwanie jakby po ząbkach. Ciężko. O, idzie. Dobra, poszło. Słuchajcie, poszło. Zobaczymy, co tutaj się dalej wydarzy. To już schodzi. Mamy gałkę. Tutaj pozostaje nam sprężynka z tym cięgnym od wstecznego. Słuchajcie, tutaj ten plastik. Jego trzeba jakby od przodu delikatnie, on musi pójść do góry i zaskoczyć tutaj na krawędź tego elementu i wtedy to wysuniemy. Nie widać jest pewnie, widzicie, on troszkę tam zahacza, czyli czego jakby do góry i wtedy on się zsunie. Ja nie, to nie, na rękę to mi się to nie uda. O, czyli widzieliście, poszło. No nie, nie jest. O, dobra. Mamy, widzicie? Widzicie. Dobra, wysunął się. On tutaj ma takie, zobaczcie. Takie ślizgi. I te ślizgi wjeżdżają tutaj. Zapamiętajcie sobie ułożenie, jak one są. Z tyłu jest taki garbik. Teraz zajmiemy się tym. Aha, wyskoczyło to, ok. Zobaczmy, jak wyglądał ten nasz mieszek. Nie wiem, no może nie był tragiczny. Tu był przydarty. Tutaj już się zaczynało. Tutaj na krawędzi. Teraz zobaczcie jedną rzecz. On tak szedł, tak szedł. Dobra, tak to idzie. Czyli to wchodzi idealnie w ten element, a pomiędzy jeszcze ten plastik. Muszę wam zademonstrować sytuację, czyli jest tak, jeden szef idzie z przodu, obracamy go na drugą stronę. Dobra, załóżmy, że jest tak. Tu mamy przód, gdzie jest jeden szef. I teraz sytuacja wygląda tak, że jak to było? A, to było z tyłu. Widzicie? Tu jest przód, jakby będzie po wywinięciu. Tu jest też przód. Próbuję wam to naświetlić, pokazać. Sytuacja wygląda tak. To siedzi tak. Ten materiał musi teraz wejść na te krawędzie wokoło. A z kolei w środek tego. Mniej więcej z grubsza. Mniej więcej tak. Okej, siedzi. Potem to się zatrzaskuje tam. Obrócę wam, pokażę, jak to było. Czyli mniej więcej tak. No siedzi? Siedzi, tak? Tutaj wchodzi wajcha. Dobrze, wsadziłem, tylko że ona się wtedy zatrzaskuje tam na tym plastiku i... Czyli tu będzie największa trudność w sumie z tym. Widzicie, ten materiał musi być wywinięty jakby tam w plastik, a to zatyka. Dobra, rozbieram teraz jeszcze, dobieramy się dalej. Teraz wróćmy do tego. Musimy też demontować tą ramkę. Zobaczcie, tutaj są takie zapadki, zatrzaski. Tu. Więc przypuszczam, że podważyć, no pięknie, widzieliście, podważyć tutaj dwie i powinno już to reszta schodzić. Dobra, mamy ramkę oddzieloną i zostaje nam, patrzcie, ten mieszek jest przebity, przymocowany szybkami, widzicie,
które wychodzą tu. No właśnie. Dlatego lepiej kupić je sobie z tą ramką na gotowo już, żeby się potem z tym nie bawić. A teraz widzicie, co ja muszę zrobić. Ja muszę potem tego kondona nawlec na to wszystko. No dobra, słuchajcie, plan jest taki. Już gdzieś to tam w głowie mam pokładane po trochu, żeby... Muszę porozpinać te wszystkie szywki. Troszkę je jakby poprostuję i użyję je ponownie. Dobra, ja to rozginam. Lecimy z tematem, nie? Zaczniemy tutaj od przodu. Aha, poczekajcie, jeszcze raz, żebyśmy pamiętali. Jeden szef idzie od przodu, dwa do tyłu idą po bokach. Dobra. I przód jest szerszy. Rozpinam to. No, prawie jak fabryka. I lecę tak ze wszystkim. I ostatnia. Jeden szef z przodu, dwa z tyłu. Dobra, może zapamiętam. I ostatnia szybka. No i mamy to, zobaczcie, cyk, ramka uwolniona. Teraz trzeba poprostować te wszystkie krzywe elementy, żeby potem było łatwiej wsadzić. Wiadomo, prosty lepiej wchodzi. Zobaczcie, względnie je poprostowałem. Taka to faktura. Jak to było? Jeden z przodu, dwa z tyłu, tak? Dobra, stary na bok. Przód mamy, słuchajcie, tutaj gdzie jest takie pojedyncze coś. I jeden szef miał tam być, tak? Muszę z tym się rozpinić. Okej, czyli tak. I teraz tak. Ładnie tu bym wyłapał środek. Widzicie? O. Zobaczcie z tej strony, zobaczycie, zobaczcie. Tu jest przód idealnie na tym. Tutaj mamy szef. Puścimy go pięknie w środeczek. I tak trzeba będzie jechać dookoła. I plan jest taki. Na razie zobaczymy, czy to wejdzie wszystko. A nie, powinno wejść. Wejdzie, to ma nie wejść. I plan jest taki, że przykładam. Robię od tej strony dziurkę. Zobaczcie, mam tutaj takie odpowiednie sprzęty. Wiecie, mam takie o. Dziurkacz, nie dziurkacz. Po prostu chcę przykładać tam do skóry. Napunktować w tej skórze. Pseudoskórze. Otwór pod szybkę. Zrobić jakby drogę dla szybki. No i szybkę przekładać, zaginać i. I tak dookoła 12 szybek. Dobra, próbujemy, nie? Rozumiecie, co autor ma na myśli? Pewnie tak. Ja mam tylko mądrych widzów. Jedziemy. Teraz pasuje sobie w paluchę duchę, co? Chcielibyście, tak? Ja wiem. No, przechodzi? Czy nie przechodzi? Dobra, przechodzi. O, widzicie? Przybiłem się tutaj gdzieś, o. Trochę to rozrobię, dobra. Zostawmy tego w tej dziurze, niech siedzi. A tutaj spróbujmy wjechać drugim. No, bardzo dobry plan będzie. To jest świetny pomysł. Tamto mi się nie przesunie. Dobra, jedziemy drugim. No właśnie. O, jest już. Ale coś zboczyłem. Coś zboczyłem. Zobaczcie, nie wyszło to na środku. Żeby się przesunąć trochę tymi dziurami. To będzie poprawić na oko, czyli cyk, troszkę w tą.
Aż się boję, wiecie, aż się boję tutaj dziurkować. Jeszcze raz. Próbuję się troszkę przesunąć. Ja mam taką jedną wielką wadę, że jestem perfekcjonistą. Okej, wyszło lepiej. Teraz spróbujmy tym się nadziać. Dobra, teraz by było znośnie, jeśli chodzi o te dziury. Wszystko mi ucieka. No i trzeba mieć cierpliwość do tego, bo mnie już zaczyna coś nosić. Okej, zobaczcie. Myślę, że mam to w miarę prosto. A najważniejsze jest przyłożyć się na początku, żeby ten szew wyszedł ładnie na środku. Przyłożyć się przy pierwszych dziurkach, a kolejne już będą same wskakiwały. I teraz tak. Mamy tu, tak. Dobra, spróbujemy. No sam wypadł. Okej, spróbujemy nadziać szybkę na zamiast tamtego. Co może nie być wcale proste. Lecą mi narzędzia. Dobra, teraz próbujemy nadziać się na tą szybkę. Może przyłożę szybkę. Zrobimy to tak. Przyłożę tutaj sobie szybkę. Okej. I teraz? Nie. Sorry. Sorry, moi drodzy. W błąd bym was prowadził. Przecież te szybki były zaginane od tamtej strony, więc z tej muszę je nawlec pierw. To nawet łatwiej będzie. Czyli od strony materiału przekładamy szybkę, a zagięta będzie w środku. Dobra, widzicie? Pierwsza szybka siedzi, tutaj wychodzi. Gdzie ona wychodzi? No wychodzi. Nawlekamy tutaj na plastik. Zobaczcie, widzicie? I teraz pasuje to tylko zagiąć. Kombinereczki. Cyk. Dobra, mamy to. Zobaczcie, cyk, siedzi. Pierwsza jest tu. Zagięta od środka. Pozostało jeszcze 11. Łapiesz sobie chyba narożne. Gdzieś tutaj na rogach, żeby ustabilizować te szwy, żeby to ładnie było. A resztę już się samo powinno ułożyć. Już teraz to by nie szło. Jedna przeszła. Druga przeszła. Teraz powiększamy. Dobra. Szybka. I nadziewamy. Siedzi. Siedzi. Zaginamy. No i dobra, mniej więcej wiecie, o co chodzi. Ja lecę dalej. I został nam ostatni, słuchajcie, moi drodzy. To kupił sobie z tą ramką. To już jest na tym etapie. Nie wiem, co mnie podkusiło. Dobra, ale mamy, jesteśmy tutaj, słuchajcie. Dobra, zaginamy. Okej. Okej. Tak to wygląda, w miarę jest. Tak to wygląda. Teraz tak, mamy tą ramkę. I ona chyba wchodziła z góry. Nie, z dołu. Teraz muszę tą skaję upchać w tej ramce. I tu może być problem, bo zobaczcie. Ja już widzę kolejny też problem. Pokażę wam to z góry. Na tym przykładzie zobaczcie. Stary mieszek, jaki jest grubości. Widzicie? Tu na rogu widzicie. Dlatego może być problem, żeby to teraz poupychać. Jak to szło? Tak to miało iść. Okej, próbujemy. Teraz może być problem, żeby to tam poupychać na rogach, tą skaję. Ale tutaj chyba się uda. Musi się udać. Tylko jak to szło? No, nie takie hop-siup będzie, widzę. Nie takie hop-siup. Spróbujemy od tej strony może. Czyli kto kupił z ramką, może pominąć także ten etap męczarni. Kurwa, więcej żalu, kurwa, no! Żałuj! Zaraz mnie coś, wiecie, trafi.
wypinam z jednej, to się wypina z drugiej. Wiecie, przez grubość tej skali ja mam bardzo utrudnione zadanie. No, ciężko z tym jest. Ale gdzieś tam się zobaczcie. No nie będzie to źle wyglądać. Tylko tutaj muszę wciągnąć, bo szywki widać. Tutaj też muszę dopchnąć. To nawet śrubokrętem się potem dopchnie. A, bo no nie weszło jeszcze. Dobra. Dobra, ja to sobie biorę na bok i tam podziałam. Jeszcze, żeby to pochodziło, to wiecie co, te rogi tam poopalałem troszkę zapalniczką, one się delikatnie pokurczyły, ładnie wyprofilowały i jakoś to wlazło, ale to jest no tragedia, ciężko, naprawdę ja drugi raz bym tego już tak nie zrobił, także kolejnym razem już na pewno wezmę tą ramką. Droższy nie wiem o ile, ale no nie ma sensu się w to bawić. Słuchajcie, wymęczyłem to, ale naprawdę, jeśli jesteście przed zakupem, kupcie z tą ramką, albo jeśli już, to niech ten mieszek będzie cięższy, to jest męczarnia. Jakoś powpinałem te, zobaczcie, te plastiki od tej białej części, widzicie, one muszą zahaczać za tą srebrną, no tutaj minimalnie tam jakoś zahaczają, jak widzicie, ale ja sobie tutaj wspomagałem się, tam ściskałem kombinacje różne alpejskie, robiłem o w ten sposób, troszkę to dognatałem, no i jakoś się udało. Bardzo ciasno to siedzi, tak na trzyma się prawie że na ślinę. No dobra, rzućmy sobie oczkiem tylko, jak będzie to wyglądać. Dobra, nie będzie tragedii. Inna faktura od tego, co było, ale to jest mój mniejszy problem. Teraz zaczyna się, słuchajcie, większy. Dlaczego? Patrzcie. Widzicie, jakie są grubości? A teraz między to a to, czyli w te zagłębienia tam, muszę wsadzić tą skórę, a jakby od spodu przetkać tym, to dopiero będzie hardcore. No a teraz problem tutaj się zacznie. Tak samo, dobra, ja to spróbuję opalić, żeby to się pokurczyło trochę i będziemy kombinować. Zobaczcie, kołnierz odwróciłem na drugą stronę, kołnierz, mieszek. Tutaj u góry dość solidnie poopalałem to zapalniczką. Jeszcze pościskałem jakby kombinerkami na tych tutaj łączeniach, na tych drzewach, żeby to się wszystko zrobiło jak najcięższe. Oczywiście nie opalajcie tego za nisko, żeby od tej strony ta strukturka się nie psuła. I teraz będę próbował nadziać te elementy. Widzicie, ta grubość tego mieszka musi wejść, te tutaj jakby wytłoczenia, a od spodu następnie będzie to nadziane jakby tym, rozumiecie, mieszek wchodzi w to tam dookoła, a jakby od środka będzie to przyblokowane tym kołnierzem, więc grubość mieszka musi się zmieścić o tam jeszcze pomiędzy tym plastikiem a tym srebrnym, bo będzie to bardzo ciężkie. Zobaczcie, nawlokiem od spodu tą część ozdobną, jakby widzicie, tu jest przód, i teraz muszę nawlec to w ten sposób. Nie ma szans, powiem wam, no nie ma szans, żeby to się tutaj zmieściło, żeby ta grubość grubsza wielokrotnie, nie wiem, tu jest dobry milimetr, a w tamtym starym była grubość kartki, więc to będzie bardzo ciężkie. No dobra, ja próbuję, z kamerą mi to ciężko idzie, nie wiem jak to zrobić, będę tutaj próbował jakoś wsuwać, podkładać coś, nie wiem, napychać, jak wepchnę, to wam powiem, jak to się może udać.
tak samo jest na razie, to jest poopalane, pościskane, ale to jest i tak nadal, zobaczcie, to nie jest nadal ta grubość, tak? Moi drodzy, nie ma szans, żeby to wyszło z tą grubością, po prostu nie ma szans, dlatego robię coś takiego, jakiś pilnik, żeby tutaj w miarę wypełniał tą, wiecie, a za głęboko wsadziłem, jak zwykle za głęboko. O, i drugim pilnikiem po prostu zbieram trochę tego materiału. Muszę to zawęzić, no nie ma szans, tak nie wejdzie, po prostu nie wejdzie. Jak ktoś dał radę to wepchnąć, to dajcie mi znać, tylko tak wieście. Od A do Z, że ktoś to włożył. Dobra, ja to pocieniam, że tak powiem, tak? Zbieram trochę tego materiału, to musi być cięższe. Dobra, zebrałem. Teraz to jeszcze opalę. Trochę to się zawsze gdzieś tam kurczy, te luźne włoski się obkurczają. Skóra troszkę też. Skóra, nie wiem czy to skóra, ale wiecie co, śmierdzi jak skóra. No zobaczcie, trochę się zawęziło. Można będzie spróbować. Dobra, nadziewam znowu. Słuchajcie, moi drodzy, chyba się udało. Jeszcze poopalałem tam te krawędzie, one jeszcze się troszkę skurczyły. Tutaj troszkę śrubokrętem ponapychałem. No i chyba by się trzymało. Nie siedzi jakoś strasznie głęboko ta pseudoskóra, ale chyba będzie ok. Tyle, że nadal uważam, że ten produkt, nie wiem jak to nazwać, on po prostu no, nie nadaje się do tego użytku. Ja się z tym męczę już nie wiem którą godzinę, ze 2 godziny pewnie. Wy tam widzicie tego urywki, ale widzicie to szlifowanie, przypalanie, zdzielanie. To jest masakra, zarówno z tej strony, jak i z tej z góry. Ten mieszek jest po prostu za gruby. Dobra, zobaczymy jak go obrócę, czy to mi nie powypada. Ten mieszek jest po prostu za gruby. On się do tego nie nadaje, także jakbyście kupowali, kupujcie od razu z tą ramką. Jakieś oryginały zbliżone, a nie jak to tutaj pisało. Dobra, teraz próbujemy to wypchnąć w drugą stronę. Dobra, wychodzi powoli. Powoli, ale wychodzi. Już się pojawia gdzieś tam błysk. Widzicie, przez tą grubość są same utrudnienia. Moi drodzy, tak jakoś udało mi się to wywinąć. Tam trzymam od spodu, podtrzymuję sobie na uchwycie od tam pilnika tą białą część, która jest tam od spodu, żeby mi się nie obślizgiwała i żeby się nie zsunęło od tej drugiej części, a pomiędzy nimi jest ta skóra. Jakoś to zmęczyłem, ale uznaję, że ten produkt się nie nadaje po prostu do tego. Nie róbcie tego, nie kupujcie takich mieszków, chyba że są cienkie, oryginalne. Po prostu stracicie pół dnia masy nerwów. Wystarczy, że ja tak miałem. I oby tylko to jakoś tam się działo, przy kolejnej wymianie już będę o wiele mądrzejszy. Dobra. Zakładamy, że mamy, tak? Wracamy tutaj. Trzymam to, żeby to się nie rozpadło, bo to nie wiadomo co się z tym wydarzyć jeszcze może. Tutaj są takie zagłębienia na samym końcu i one muszą
Ja wam to spróbuję jakoś pokazać. Widzicie, dołem, dołem musicie docisnąć. Docisnąć w tą stronę. O, oczywiście się nie udało, jeszcze raz muszę to zdjąć. Tutaj musi nam wpaść to, więc staramy się dołem maksymalnie wepchać z obu stron. Dobra, skoczyło, widzicie, o co mi chodziło? Tu nie wystaje z żadnej strony, siedzi, góra siedzi, delikatnie sprężynę ze smalcem, ze smarem. Ale czy ja, no oczywiście muszę to jeszcze raz zdjąć i najpierw wsunąć mieszek. Nie no. Pamiętacie, jeden szef z przodu, szwem do przodu, to już możemy w sumie nałożyć, to już nam nie będzie przeszkadzać. I po raz któryś znowu to nadziewam. No i zostało nam w te prowadniczki celować tymi tutaj plastyczkami i nabić po tym zgarści, bo tutaj są takie fryziki. Przypierdol z całej pary, no proszę! Po czym będziecie wiedzieć, że za mało wbiliście, po tym, że nie będzie chciała wam się cofać ta dźwignia od ręcznego. A najlepiej byłoby sobie na początku przed ściąganiem tej wajchy, a po odsunięciu mieszka w dół zaznaczyć sobie jakąś linię markerem. Wtedy byłoby wiadomo, że wróciło do fabrycznego miejsca. I teraz jeszcze to. Tam się trzyma. Wszystko niby jest ok. O, chyba wskoczyło. Ten biały plastik musi zaskoczyć za to. Takie mocowanie. Dobra, słuchajcie, chyba się... O Boże, chyba się udało. Chodzi. Biegi wchodzą. Wstecznie działa. Wygląda to tak. W porównaniu do starej struktury, która była taka jak te boczki, ta jest taka. Oj, już nieważne, ja się cieszę, że to zmęczyłem, bo już mnie normalnie tutaj zaczynało. Ja stoję w spokoju, a już mnie tutaj wiecie co. Dobra, działa, zostawiam to, nie ruszam tego. Trzyma się wszystko, szybek żadnych nie widać, nie wychodzą. Kolejnym razem już na pewno to zamówię z tą ramką i nie będę się pitolił. Także uważajcie, jak będziecie brać żadnych tanich zamienników. Zobaczcie, oryginalnie nowy, zobaczcie jaki on jest cieniutki. To jest dosłownie kartka papieru. A tamten był grubszy o, nie wiem, no 6 razy. Tutaj jest kartka papieru, no może dwie. A grubość tamtego to było około 2 mm, więc to jest znacząca różnica. O wasz, dobrze, że zmęczone. Można świętować w końcu, nie? Także nie polecam. Nie polecam zamienników tanich. Żadnych. Bierzcie oryginały, raz, że będziecie to mieli wyglądowo, tak jak być powinno. I się tak nie nawkurzacie. I w ogóle i w szczególe. Także jak widzicie, straszna nuda. Jeszcze raz ponawiam swoją prośbę, kupujcie porządny, jeśli już to ma być zamiennik, to porządny, albo najlepiej oryginał, najlepiej z ramką,
niedużo dopłacicie, ale się nie nawkurzacie tak. No, ja wiecie, zrobiłem to, bo uparcie u ziemi jest. Jak już się wydało te tam 30 zł, no to szkoda, nie? Także dzisiaj tak w sumie nie krótko, ale taki temat, także zmęczone. Jeszcze parę rzeczy będę chciał w tym aucie powymieniać, także na pewno to będą tutaj te przełączniki od radia. O, no proszę. Dość mamy. Chodź, kici. Chodź, byłaś, chodź. Także na pewno będą te przełączniki do wymiany. Tutaj z tyłu będę chciał dorzucić końcówkę wydechu, bo mam, ale jakoś tak czasowo nie wyrabiam. Myślę, że już niedługo w końcu się za to wezmę. Dobra, moi drodzy, to dzisiaj tak monotonnie. Kto tylko był zainteresowany, to mam nadzieję, że to oglądał. Reszta lepiej, żeby się nie męczyła. I co, trzymajcie się. Do następnego, hej!